Dzisiaj spotykamy się w Audacity Trip. Jest to gra, która występuje również na Steam, pod nazwą, której niestety nie pamiętam. Chyba tę samą nawet. Jak się otwiera drzwi? Ale mam długą rękę. To chyba się pcha, ciągnie? Kurde, jak otworzyć te drzwi? A, tamtą stronę. Co tam jest na dole? Ja stąd wrócę, jak tam spadnę? Backroomsy chyba, no. A tutaj, a tu jest piwnica, dobra, czyli jednak stąd wrócę, jak... Jak będę chciał? To co mi onion? Co to za... Piękne zdjęcie, muszę ją wziąć ze sobą. Gdzie ja mam swoje auto? W sensie... A tu jest. Jaki... Rozwalony van. To na pewno moje auto? Nie, tu jest, dobra. Musimy znaleźć koła do niego przynajmniej. O, możemy to otworzyć. To na pewno ułatwi w jakiś sposób sytuację. To gdzieś trzeba wstawić, ale... Nie znam się kompletnie na autach, więc ja to wstawię tak jak mi pasuje, a nie tak jak powinno być. No nie będę korzystał po prostu z tych drogowskazów, nie? O, pasuje, pasuje. Czego chcieć więcej? O, to też musi ze mną pojechać. Póki co dłużej się pakuje, niż pewnie będę jechał. Mnie pierwszy, lepszy zakręt przewróci. Okej, już prawie pasuje. Jadzie ze mną drogę i jakiś dzieciak. Nie porwałem go wcale. Nie mam lampy. Ale tu chyba są pstryki. Takie... A, to stąd. Dobra. No to i tak jest. Dobrze, bo... O kurde, to chyba nie tak. Dobra. A, to w ten sposób. Sit. Zamykamy drzwi. A, muszę jeszcze jakiś handbrake. Nie, to jest wsteczny. Coś mi nie działa ten silnik chyba. Coś, ta kierownica w ogóle nie jest na odwrót. Jakiś ambient dziwny się włączył. Definitywnie tutaj coś jest nie tak. Albo może muszę tak? No jeszcze raz! Jak to możliwe, że to nie chce jechać? Dobra, przydałaby mi się tu kolejna osoba, żeby powiedzieć mi, dlaczego to nie działa. Ogólnie wygląda to tak, że prawdopodobnie to auto mi na pewno nie ruszy. Więc idę przemontować za chwilę silnik do tego auta z tyłu, bo może ono mi ruszy. Nie mam już staminy nawet. Ale fajne koła zamontowałem, takie akurat wydaje mi się, żeby rozwalić sobie od razu łeb. Jak się wywalę gdzieś. Teraz tylko silnik będzie nam potrzebny. I to coś chyba. Nie wiem, czy to nie jest najważniejsza część do tego pojazdu. Bo jakby to tu pasowało. Tak trochę chociaż. A może nie? Ty, a w ogóle to z przodu jest ten silnik? Czy, nie baga czy to bagażnik? To jest. Gdzieś zgubiłem jeszcze jedną... O, tu jest świecznik. Ty jeździ to, no patrz, ruszyło. Muszę teraz przestawić wszystko z tamtego auta tutaj. A dlaczego to ruszyło teraz? Przecież nie powi... Jak... Dlaczego to ruszyło w tym momencie, w sensie... Ja to przed sekundą testowałem z 10 razy i kompletnie nie chciało ruszyć. Ja teraz nagle muszę znowu wszystko przemontowywać tam. Moją tablicę rejestracyjną przede wszystkim, bo jak mnie policja zatrzyma, to wtedy będę miał przewalone. A nie chcę. Dobra, czy ja coś tu mam do zabrania jeszcze? Mam jedzenie na pewno. Dobra, możemy... No, jeszcze by się przydało klapę zamknąć, bo... Dobrze jest coś widzieć, jak się jeździ.
No i co, no i jedziemy, no. Ile ja to montowałem wszystko? 20 minut przynajmniej. 32 minuty montowałem to auto, a my dopiero, jeżeli my po 30 minutach nagrywania dopiero wyjeżdżamy stąd, to ja się boję zobaczyć, co będzie później. Dobra? Engine? No i jedziemy. Klasa, w końcu. Możemy tylko w prawo czy w lewo? W prawo, bo tam chyba więcej rzeczy jest. O kurde, ale wywija tym autem. Coś tu jest, chyba ktoś tu leży. Zajadę. Zobaczę, czy nie ma tam jedzenia przypadkiem, czy coś w tym stylu. Stop, ręczny. Silnik i wychodzimy. Jeszcze ciekawego jest chyba. Dynamit, dużo dynamitów. Drzwi jakieś nowe. Jabłko jest, jabłko to się przyda, nawet na teraz. Ta cebula też. Oj, woda jest, znaczy alkohol, ale piwo chyba. Mam pomysł, co z tym zrobię? Jakby ktoś kiedyś chciał ze mną jechać, to zamontuję tutaj taki miejsce specjalne dla gościa. A co się stanie, jak wezmę ten dynamit? W sensie, mogę go na przykład odpalić? Ty, mogę! Jak to wyrzucić? Jak to wyrzucić? Tośmy się najeździli. Ej, przystanek. Ej, a... Silnik mi zgasł. Ty, ktoś tu siedzi. Dzień dobry. Czy ty jesteś... O kurde, nie jest przyjazny. Miło było poznać. Jakieś stare dziady tu siedzą i krzyczą nam. Jeszcze dostałem lepę od któregoś. Definitywnie nie powinniśmy tu nikomu ufać. Znowu mi zgasło. Ty. No nie gadaj, że... Jezus Maria, jaka noc. No nie działa. Dobra, ruszyło w końcu. Po 15 odpaleniu w końcu ten silnik jednak działa. Nie, no znowu zgasł. Kurde, kamień na drodze znowu. Definitywnie muszę znaleźć nowy silnik, bo ten chyba nie pasuje mi do tego auta kompletnie. Wydaje mi się, że on dlatego gaśnie. Albo się w ogóle przegrzał, albo paruje. Bo kurde, co jest, kurde, ile tych kamieni, co to miało być? Jakie przeszkody, jeszcze w środku nocy, bez przesady. Ty, tu jest dom. Ręczny. Drzwi otwieram. I wysiadam. Wygląda trochę jak mój. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, definitywnie nie mogę go przejechać. A mnie wystraszył. Wyszedł na mnie, zszarżował mnie tak jakoś. Dobra, jadę dalej już. Walić ten dom. Mam już niewiele paliwa, wszystko mi zasłania coś z tyłu. Silnik mi zgasł, bo pewnie nie mam paliwa. Jak nie mam paliwa, to to będzie koniec odcinka, bo... Bez auta chyba nie trzeba, nie, bez sensu jest sam iść. Thank you.
Definitywnie nie mam paliwa. Poczekam do rana, może będzie tutaj gdzieś na widoku jeszcze jakiś dom. Powinienem się chyba zatrzymać faktycznie w tamtym domu z tym dziadem. Tam musiało być jakieś paliwo wyrenderowane. Ja popchnę to auto po prostu i tym, o, tym czymś, tym ogurasem. Może rzeczywiście na tym to polega, że ja muszę to popchnąć. I to się odpali. Póki co na to nie wygląda. Ale jakoś tam jedziemy, coś. Jednak coś ciągnie ten auto. Powoli, bo powoli, ale. Ale się rozpędzam, myślę. Trochę, chociaż. Słońce się za chwilę wyjdzie. Składnia tego zdania była niesamowita, przyznacie. Słońce za sekundę wyjdzie. To myślę, że pojedziemy. Znaczy, może pojedziemy. Ty, a jak. Czy ja nie mogę tego pchać jednocześnie? Tu niechcący chyba poszpychałam przez sekundę. Tylko mi wyszło za. Patrzcie, co wymyśliłem. Automatyczny silnik. Pcham auto i dojadę gdzieś może. Czyli jednak to nie będzie koniec odcinka. Wymyśliłem jazdę bez benzyny. Dzięki temu ogurasowi. Przystanek jest na pewno, ale tu chyba znowu te dziady stoją. Ale to jest no, nasza chyba jedyna opcja. Ja bym mógł w nich tym rzucić. Aby trochę to pozmieniało, bo znaczyłoby to, że mogę się jakoś przed nimi bronić. Tam jest młotek, albo siekiera jakaś. Goni mnie jeden. Aha, no nieźle. Ty patrz, zabiłem go. Czyli jednak jest broń. A to dobrze, to idę jeszcze na tamtego, co tam został. Czy on miał coś przy sobie? To jest zombie. Dobrze myślałem, że to nie jest bezpieczne miejsce. Dobra. Będzie miał nowe zęby najwyżej. Dobra, zabiłem go. Patrzcie, że siekierę znalazłem, nie? To jest naprawdę dobry loot. Przypnę ją sobie na dach. Mam nadzieję, że mi nie spadnie. Dobra, bo to jest mega cenna rzecz. Ja tego nie przypnę na dach, tylko wsadzę do bagażnika. Bo jak to mi spadnie i następnym razem spotkam kolejnego tego dziada przy benzynie jakoś, to będzie przywalone trochę. Dwóch widzę na razie. Ale chyba trzech jest. Dobra. Wychodzimy. Bierzemy moją broń ciężką. Żebym ja siebie zaraz ją nie zabił niechcący. Chodź tu. Ty się boisz teraz. Gdzie mi tu uciekasz? Masz tak krzywe zęby, że bez dentysty się nie obejdzie. Ej, nie mam staminy. To było bliskie. Już mi się stamina skończyła. Nie mogłem mu uciec. Dobra, kolejny wysolowany. Jeszcze jeden jest chyba w środku. Jest przygwożdżony do ściany, na szczęście to. Więc to będzie z górki trochę bardziej. Ty, już nie jest przygwożdżony do ściany. Gdzie jest moja siekiera? Została tam. Powiem wam, że ten model walki jest naprawdę świetny, niemal jak z GTA.
Ręczny. Nie gadaj, że mi się silnik zepsuł. Co jest? A ja w ogóle to zamknąłem? To się otwiera? Dobrze wiedzieć. Nie mają tam może silnika jakiegoś zapasowego? Może leży tu jakiś silnik albo coś. Co to? Olej! Oleju nie mam. Na pewno oleju nie mam. Bo już długo jeżdżę. Nie jest. Ale to może trzeba wymienić. No dam tyle oleju, co nic. Czy ja mam, wlałem jeszcze coś? Czy ja wlałem diesla do tego? Nie wiem. Nie znam się. Może ruszy. Wydaje mi się, że ktoś musi pchać to auto, żeby ono ruszyło. Znalazłem nowy zasilacz. Tyle dobrego. Czemu ja wodę tu leję? Water oil. Da się to jakoś, nie wiem, odessać na przykład? Czemu ja tu diesla wlałem? Czy ja mam tu diesla wlanego? Jeszcze wodę mam tu wlaną teraz, nieźle. To, że mi to auto nie chce ruszyć, już mnie nie dziwi aż tak. To jest bagażnik czy klapa? Chyba bagażnik, bo jest węższy. Dobra, ładniejszy mam teraz ten bagażnik. Ej, co to? Czekolada. Czekolada się przyda. Dobra, to co? Godzina. Już jeździmy tak 30 minut. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Z tego, co chciałem wam zademonstrować moimi zdolnościami do mechaniki. Jak widzicie, auto nie odpala. Mamy wodę w baku, więc jeżeli wam się spodoba, być może nagram z tego kolejny odcinek. Zobaczymy. Kurde, wypadło mi to. No, a tymczasem ja jadę tam dalej na Bahamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wjechałem w słup i mi się auto rozwaliło.